To już naprawdę koniec. Przed siatkarzami GKS-u Katowice ostatnie dwa mecze w debiutanckim sezonie Plus Ligi. Stawką spotkań play-off z Oniko AZS Politechniką Warszawską będzie 9. miejsce na koniec rozgrywek. Pierwszy mecz odbędzie się w hali stołecznego Torwaru w sobotę. W niedzielę obie drużyny zakończą sezon w Spodku. Los sprawił, że GKS i Politechnika zmierzyły się ze sobą przed tygodniem. W ostatnim meczu rundy zasadniczej w Warszawie lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali w trzech setach. Katowiczanie są przekonani, że tym razem wynik będzie znacznie korzystniejszy. Na pewno trzeba zagrać lepiej niż tydzień temu, bo tydzień temu zagraliśmy bardzo słabo spotkanie i mam nadzieję, że to się nie powtórzy więcej. No pokazaliśmy u siebie już w pierwszej rundzie, że można z nimi powalczyć, bo tam przegraliśmy 3-2. W tiebreaku też było bardzo blisko, więc myślę, że jak zagramy podobne spotkanie, to możemy pokusić się o zwycięstwo w Warszawie. Choć zawodnicy Piotra Gruszki odczuwają już trudy sezonu, to w ich szeregach widać wielką mobilizację, by zakończyć sezon na 9. miejscu. Jak mamy wybierać między 9. a 10., to wiadomo, że każdy by chciał zająć to 9. miejsce. Dlatego też jedziemy tam walczyć o zwycięstwo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Później od razu następnego dnia gramy u siebie i także będziemy chcieli wygrać to spotkanie. Siatkarze Gieksy zakończą sezon w Spodku. W niedzielę w tym wyjątkowym miejscu chcą podziękować kibicom za wsparcie w pierwszym sezonie w siatkarskiej ekstraklasie i odwdzięczyć się dobrą grą oraz zwycięstwem. No ja myślę, że fajnie to zrobili, że właśnie ten ostatni mecz gramy w Spodku. Mam nadzieję, że przyjdzie taka sama ilość kibiców minimum jak na mecz z Jastrzębiem, na te derby Śląska, gdzie było 5-5,5 tysiąca widzów. No tak jak powiedziałem, fajnie jakby przyszła taka grupa ludzi wspierać nas i dopingować w tym ostatnim meczu. I mam nadzieję, że no, zrobimy wszystko, żeby odpłacić im się, czyli wygrać to spotkanie. Czy Gieksie uda się zrewanżować rywalom za ostatnią porażkę i zakończyć sezon na 9. miejscu? Pierwszy mecz GKS Katowice Oniko AZS Politechnika Warszawska w sobotę 8 kwietnia o godzinie 14:45 na Torwarze. Rewanż w niedzielę 9 kwietnia o godzinie 17 w Spodku. Relacje na żywo na stronie oficjalnej www.siatkówka.gks.katowice.eu oraz profilach siatkarskiego GKS-u na Facebooku i Twitterze. www.asapolska.pl